Siema, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Agro. Dzisiaj, jak możecie zaobserwować lub nie, jesteśmy u kolegi na gospodarstwie. Akcja z sianokosy. Ursusem 11054 pracą John Deere 550 pasową oraz Władek z grabiarką 7-gwiazdową. Dzisiaj na jeden zestaw z grabiarki. Kunie jeżdżą dwa. Jak widzimy, w tym momencie pracujemy na sianą kiszonkę. Trawa już trochę za bardzo przeschła, ale jeszcze jest wilgotna, także będzie dobra. Miejmy nadzieję, że się zakisi. Widzicie, przy okazji nagrywam też film sianokosy, także może się mieć taką małą zapowiedź. Nie wiem, o czym gadać, bo to jest mój pierwszy vlog. Znaczy drugi. Pierwszy już na moim kanale ukazał się 2 lata temu, gdzie to opowiadałem o tym, jak mój kanał się rozwinął. A teraz jest to drugi vlog. Zauważyłem, że vlogi strasznie są popularne. Tak sobie myślę, dlaczego by nie spróbować. Zawsze to łatwiejsze, szybsze, bez żadnego montażu obróbki ani czasu. Jak widzicie, Ursus ładnie sobie fajnie radzi. Też nie ma przy czym tutaj chodzi, bo to takie pokosiki to naprawdę tamuś wygrywa, pojebane zawsze. Coś tam nabija, pokazuje. Tak to on. O ty chuju, kurwa. Dział mi spierdolił. A mu się nie dam. Jesteśmy na łące, kawałku łąki. Ta łąka idzie aż tam, po tamte drzewa, za drzewami, tam jeszcze jedna jest. No także łąki chuj. Ogólnie jest 120 hektarów łąk. I to nie patrzcie na nie, jak wyglądają, bo to jesteśmy na dzierżawie. Kolega nie ma zamiaru inwestować w dzierżawy, także ich ani nie ora, ani z nimi nie robi. Są, bo są. Trochę wiatr wieje, to nie ja będziemy słychać. Gdyby mam tą osłonę bezcennej szybki. Osłony szybki. Zwał jak zwał. Także szybko sobie przebiegnę na ten pokos. Mi się Lumix wciął. Chyba. Tak. Wciął się. Dlatego planuję go wymienić. Też na Lumixa. Ale G7. No to już jest wyższa półka. Mam nadzieję, że jej dużo na jakości zyskam. No ten Lumix tyle co już ze mną przeżył. To wiadomo, nie? Grabiareczka daje radę. John Deerek też. John Deere jest bez rotora. Także przy mokrym ma ciężko. Znaczy sam sobie ciężko nie ma, tylko strasznie się wałki oblepiają. Z tego co mi właśnie mówił użytkownik tej trasy, Tomek. Jak widzicie, Lumix dalej się zlagował. Prawdopodobnie trzeba będzie uruchomić go awaryjnie. Czy mi się obiektyw zajebał?
bardzo tego nie lubię. Bo problem jest potem taki, że aby się dostać, trzeba ściągać podstawkę. O, szybkie na nowo uruchomienie. Mogę mówić za cicho, bo nie jestem przyzwyczajony do prowadzenia vlogów, a też nie wiem, jak ten mikrofon łapie. A mam nadzieję, że będzie spoko, jak na pierwszy vlog. Jeśli nie, to się więcej nie pojawi, proste, nie? No. Dobra, sfokusował. Czy jest git? Dobra, to na razie będzie tyle. Wrócę, jak będziemy owijać już belki. Także do zobaczenia.